Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Ochrona transportowanych wartości pieniężnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Dobór właściwej trasy konwoju wartości pieniężnych posiada decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa dóbr powierzonych ochronie oraz osób biorących udział w ich transporcie. Przy realizacji konwojów stałych, czyli takich, które z określoną regularnością kursują między dwiema jednostkami, należy zadbać o przygotowanie kilku tras. Przy doborze tras nie zawsze powinny mieć zastosowanie względy ekonomiczne związane z jej długością. Aby poprawnie wyznaczyć trasę konwoju, należy pozyskać następujące dane. Dobrą praktyką jest objazd wszystkich potencjalnych tras konwoju, ponieważ odczyty z mapy lub GPS często różnią się od rzeczywistego dystansu. Mają na to wpływ remonty dróg, objazdy i tym podobne. Czas przejazdu należy mierzyć w trakcie objazdu tras w porach, w jakich planowany jest konwój. Oceniając czas przejazdu, należy wyznaczyć przybliżoną średnią szybkość przemieszczania się konwoju. Dokonując objazdu tras, należy wynotować cechy drogi pod względem rodzaju nawierzchni na poszczególnych jej odcinkach asfaltowa, betonowa, szutrowa, gruntowa i tym podobne. Typ drogi jedno lub dwujazdniowa oraz szerokość pasów ruchu. Określając natężenie ruchu, należy wziąć pod uwagę liczbę osób, pasażerów, samochodów lub innych pojazdów mijających w jednostce czasu, określony przekrój trasy komunikacyjnej. Przygotowując trasę konwoju, należy ustalić adres policji, godzinę funkcjonowania w przypadku jednostek okresowych lub sezonowych oraz bezpośrednie numery telefonów. Za punkty newralgiczne można uznać mosty, tunele, miejsca szczególnie zagrożone przestępczością, przejazdy kolejowe i tym podobne. Przy zbliżaniu się do punktów newralgicznych należy zwiększyć czujność i gotowość do reakcji na ewentualny atak. W przypadku konwojów na znacznych odległościach właściwym jest zaplanowanie miejsc postoju. Nie należy planować miejsc postoju na stacjach benzynowych, ogólnodostępnych parkingach, przy zajazdach, motelach i tym podobne. Przy konwojach stałych miejsca postoju nie powinny być za każdym razem takie same. Celem rozpoznania obiektu docelowego konwoju należy uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób gotówka zostanie przekazana? Czy obiekt jest wyposażony w tak tzw. śluzę, czyli odizolowane pomieszczenie, do którego może wjechać bankowóz przewożący wartości pieniężne? Gdzie należy zaparkować bankowóz? Na jakim dystansie należy zabezpieczyć przenoszone wartości? Czy trasa przemieszczania się konwojentów przebiega przez miejsca ogólnodostępne? Czy obiekt docelowy jest chroniony? W jaki sposób ochrona obiektu zidentyfikuje konwój? Należy sprawdzić zasięg środków łączności zewnętrznej we wszystkich miejscach planowanej trasy konwoju. Na podstawie danych uzyskanych z map, planów miast i podczas rekonesansu poszczególnych tras, opracowuje się ceduły, w których opisuje się trasę konwoju. Do ceduły dołącza się mapkę z wytyczoną trasą oraz zaznaczonymi miejscami postoju przy trasach powyżej 200 km, punktami newralgicznymi oraz jednostkami Policji, Służby Zdrowia, Straży Pożarnej i Pomocy Drogowej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.